Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam Was, witam Ciebie. Lato powoli dobiega końca, aczkolwiek jeszcze sierpień, ale wrzesień już za pasem, a wrzesień to już tak jak jesień. Mówię oczywiście o Europie Centralnej, bo gdzieś na południu jeszcze jest cieplutko. Można sobie siedzieć na ciepłej plaży, wylegiwać się, pląsać się w wodzie, w morzu, w oceanie. Dzisiejszy filmik będzie taką refleksją, więc może to nie zainteresuje każdego, aczkolwiek mam nadzieję, że zastanawiałeś się nad tym, większość z Was się zastanawiała, jak to jest z tym naszym życiem, z tym przemijaniem. Bo jeżeli tylko sięgniesz wstecz, może teraz masz 20 lat, może 30, 40, 50, 60, więc jakkolwiek to zabrzmi, gdy sięgniesz wstecz, chodzi o przeszłość. I tak naprawdę teraz, mając może 60 lat, może więcej, może trochę mniej, gdy tylko siądziesz spokojnie, zagłębisz się w siebie, w swoje serce, poczujesz, że tak naprawdę jesteś wciąż tym samym. Tym samym dzieckiem, które istnieje i które czasem odzywa się, woła z wewnątrz ciebie. Co takie dziecko powie tobie? Czy jest zadowolone? Czy czasem płacze? Czy jest szczęśliwe? Czy się uśmiecha radośnie? A może nie chce z tobą rozmawiać? A może ty go tam zamykasz głęboko w sobie, tak jak w klatce, w domu, bez drzwi i okien? Bo klatka to jeszcze ma pręty i przez nią może głos dobiec, dosięgnąć ciebie. Ale gdy zrobisz taką skrzynię, taki dom bez okien i drzwi, który będzie takim kubem, takim prostopadłościanem, gdy będzie zamurowany z każdej strony szczelnie, nie usłyszysz tego dziecka. A ono w tobie siedzi. Ono woła. Ono pragnie, abyś go usłyszał. A wiesz dlaczego? Bo to dziecko, to jesteś ty prawdziwy. Taki ze swoimi pragnieniami, smuteczkami, ze szczęściem, z radościami, z fajnymi różnymi przemyśleniami. Bez logicznego myślenia, bez powielania błędów dorosłych, bo ono nie wie o nich. Ono w tobie drzemie, ukryte głęboko. Bo cóż ono może zrobić, jeżeli jest zamurowane? Krzyczy, krzyczy, ale ten głos nie przechodzi dalej, więc czasem opada z sił i po prostu siedzi cicho. Ale teraz chcę tobie powiedzieć, bo skoro już wiesz o tym dziecku głęboko ukrytym w tobie, chcę tobie zaproponować, abyś znalazł chwilę, znalazła chwilę, usiadła spokojnie na wygodnym krześle, w fotelu, a może się nawet położyła na kanapie, położył. Zamknij oczy. Wyłącz telewizor, telefon, laptop.
zamknij okno. Lub jak lubisz i mieszkasz gdzieś dalej od głównej ulicy, że tylko jakiś delikatny szum i lekkie dźwięki przychodzą, więc może być uchylone. Siedź wygodnie lub leż. Zamknij oczy. Rozluźnij swe ciało. Nie myśl o niczym. Nie myśl. Nie myśl o tamtych sprawach. O tym, co było wczoraj. O tym, co jutro masz zrobić. Całkowicie się odpręż. Zrelaksuj. Rozluźnij wszystkie mięśnie. Niech łagodnie spoczywają obok ciebie, obok twojego tułowia, niech ręce leżą spokojnie. Mięśnie rąk i nóg rozluźnione. Nie napinaj już więcej brzucha, niech też już będzie spokojny. Powieki już coraz mniej drgają, są spokojne. Ty jesteś cały spokojny. Zaczyna tobie być dobrze. Czujesz się w pełni zrelaksowany. Odczuwasz błogość i spokój. Odcinasz się od wszystkich dźwięków. Nic tobie już nie przeszkadza. Odczuwasz tylko ciszę, błogostan, relaks. Jest tobie dobrze w tym stanie. Czujesz teraz, odczuwasz twoje serce. Ono bije delikatnie. Wycisza się, uspokaja. Ten spokój rozlewa się na ciebie i na cały pokój, w którym się znajdujesz. Nie ma teraz już nic oprócz ciebie. Jest tobie dobrze w tym stanie. Leżysz sobie tak długo, jak tobie potrzeba. Minutę, dwie, dziesięć. Nikt nie liczy tobie czasu. To jest twój relaks, twoja chwila, twój czas, twoje wytchnienie. Od czasu do czasu bierzesz głęboki oddech, by chwilę później go spowolnić i oddychać delikatnie. Czujesz się bardzo dobrze. Twoje myśli odpływają. Nie ma ich już w zasadzie wcale. Odeszły daleko. Jesteś sam. Sam ze sobą. I zaczynasz odkrywać. Odkrywać siebie. Twoje serce robi się cieplejsze. Przyjmuje jakieś drgania, wibracje. Czuje się lekko. Wewnątrz serca dusza drzemie. Ona zna wszystko, wszystkie wibracje, wszystkie myśli, chcenia,
odczuwania ciebie, twojego wewnętrznego dziecka. Teraz do ciebie przemawia. Słyszysz ją? Cichutko. Spokojnie. Delikatnie. Ona ciebie woła. Poprzez to dziecko uśpione. Ono się obudziło. Ono jest teraz tobą. Ty jesteś tym dzieckiem. Wewnętrznym, zespolonym z całością. W jakimś sensie to symbolika, ale musisz pojąć, że nigdy nie byłeś nikim innym. Jesteś cały czas tym kimś, tą istotą, tą duszą, tą kreacją, tym dzieckiem. Jesteś cały czas sobą, cokolwiek by się na zewnątrz nie działo. Cokolwiek byś nie usłyszał, nie zrobił, zawsze jesteś sobą, sobą prawdziwym, tym wewnątrz, głęboko ukrytym. Gdy teraz powiesz, że nie wyszło to o tobie i nie czujesz, nie słyszysz, nie odczuwasz głosu dziecka, głosu duszy, siebie, nie martw się. Pokazałam ci narzędzie. Pokazałam, jak możesz to zrobić. Jak możesz się wyciszyć. Siedząc lub leżąc. Jak tobie wygodnie. Każdy z nas jest kimś innym. Kimś w sobie. Wewnątrz. Bo ten prawdziwy ty, to nie jesteś ty nauczyciel, sprzedawca, listonosz. To jest twój zawód. Nie jesteś ani dobry, ani zły. To w ciebie ktoś nazywa w ten sposób. Lub ty tak myślisz, że jesteś dobrym lub jesteś złym człowiekiem. Ale wewnątrz jesteś prawdziwy. I wiesz, co jeszcze ci powiem? Każdy z was, każdy z nas, każdy jest inny, wewnątrz, prawdziwy, ale poprzez to, że to jest esencja twoja i każdy ją ma, każdy jest taki, a nie inny, ten postrzegany z zewnątrz. Co to oznacza? Że wewnątrz jesteśmy wszyscy tacy sami, bezwzględnie. Każdy jest inny, lecz jednocześnie ta inność jest taka sama, bo ona nie jest uzależniona od zewnętrzności, od zewnętrznych warunków, od tego, jak ciebie widzą i postrzegają ludzie. Nie ma ludzi nieomylnych. Jeżeli ktoś tobie powie, że jesteś brzydki, że jesteś niedobry, że jesteś zły właśnie, czy w to uwierzysz? Może twój mózg, twój umysł to przyjmie i będzie się czuć sfrustrowany, niedobrze z tym. Ale to dziecko ukryte w tobie, ta istotka, jest zawsze, zawsze szczęśliwa. Bez żadnej skazy, bez naleciałości z zewnątrz. Dlatego jest to bardzo ważne, aby to odkryć,
zrozumieć, pojąć, odczuć i aby być sobą. Bo każdy chce być sobą prawdziwym. Nie tym unicestwionym przez warunki zewnętrzne, zdeterminowany i zakompleksiony. Jesteś cudowną istotą, bez skazy. Jesteś piękny, piękna. Jesteś od zawsze szczęśliwy. Jesteś miłością, radością. Jesteś czymś, kimś najwspanialszym, czym sobie, co sobie możesz wymarzyć i wyobrazić. To jesteś ty. Ty każdy. Wy wszyscy. Miłością zespoleni. Energią wszechwieczną. Jeżeli tego nie pojmujesz, jeżeli tego nie rozumiesz, nie neguj tego, bo na każdego przyjdzie dzień, gdy to odkryje. Gdy odkryje swoje dziecko, wewnętrzne dziecko, pełne miłości, radości, dobroci. I taki świat może być piękny, gdy odkryjesz w sobie, kim jesteś naprawdę. Gdy odkryjesz swoją esencję, świat stanie się inny. Przyjazny, dobry. Wszystko będzie piękne, a ty będziesz taki szczęśliwy, przepełniony miłością. Miłością do wszystkich istnień, do istot, do wszechświata, do siebie samego. Bo będziesz tym samym, co wszystko i wszyscy. I to jest odczuwanie. To jest pełnia siebie. To jest zrozumienie. To już nie jest logiczne myślenie. Po co mózg wytężać? To jest w tym momencie nieważne. Najważniejsze. Odkryj siebie, siebie prawdziwego. To taki klucz do szczęścia, do życia w pełni miłości, radości. Twoje życie od tego momentu jest lub będzie takie cudowne, łatwiejsze, pełne zrozumienia tego zewnętrznego świata. Wszystko przyjmiesz łatwiej. Uwierz, będzie ci naprawdę lekko. Pomimo przeciwności losu, pomimo twojej sytuacji, zrozumiesz bardzo wiele. I nikt tobie w tym teraz nie pomoże. Ja mogę cię nakierować, lub tacy jak ja, ale ty musisz sam odczuć to. Odkryć w sobie dziecko. Poczuć połączenie z sercem, z duszą. I jeszcze raz mówię tobie. Wszystko będzie cudowniejsze i piękniejsze. Świat stanie się cudny. I życie na tej ziemi przepełnione w szczęściu i radości. Życzę głębokiego odkrywania, odczuwania i w rezultacie może zrozumienia tego sensu życia i swojej istoty. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie. W imieniu Kolorowego Horyzontu i przekazu Wszechświata, Gosia Król. Do usłyszenia.